skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Świąteczna atmosfera już dziś dotarła do Radia Pięciołk. Jak co roku w naszej redakcji odbyło się spotkanie wigilijne. Wśród zaproszonych gości byli m.in. samorządowcy, parlamentarzyści, duchowni, przewodniczący rad miasta i powiatu oraz przedsiębiorcy. Nie zabrakło wspólnego dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, śpiewania kolęd, a także rozmów o planach na święta. Poseł ziemi ełckiej Platformy Obywatelskiej Andrzej Orzechowski przyznaje, że Boże Narodzenie to czas, który trzeba spędzić rodzinnie. Będę spędzał święta w gronie rodzinnym, tej najbliższej rodziny, ale i też tej szerszej, gdzie będzie i moje rodzeństwo, i rodzeństwo ze strony żony, więc to takie święta będą dosyć obfite w spotkania rodzinne, ale tak jak zazwyczaj, spokojnie i w takim dobrym nastroju kolędowym. Powrót do pracy to już jest pierwszy, drugi dzień po świętach. Będą różnego rodzaju jeszcze spotkania, czy sesje Rady Powiatu na przykład, gdzie się wybieram, ale jeśli chodzi o Warszawę, to 3 stycznia już jest pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym muszę być, więc start już w pierwszych dniach nowego roku. Świąteczne i noworoczne życzenia złożyli mieszkańcom miasta i powiatu zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański i wicestarosta powiatu ełckiego Marek Chojnowski. W tym czasie Bożego Narodzenia, końca roku, chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia, dużo radości, dużo pogody ducha, dużo optymizmu. Chciałbym życzyć, aby ten czas przyniósł Państwu wszystko to, o czym marzycie, czego pragniecie i czego tak normalnie po ludzku potrzebujecie. Zdrowia, radości, żeby to był dobry rok, który będzie pełen dobrych, szczęśliwych chwil. Życzę, żeby ten nowy rok, te święta były lepsze niż poprzednie, żeby każdy dzień był lepszy od dnia poprzedniego, to chyba najlepsze życzenia, jakie można usłyszeć, ale chodzi o to, że ten czas Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym. Tutaj świętujemy w zasadzie urodziny Pana Jezusa. I ważne jest, żeby te urodziny przeżywać tak w pełni. To znaczy, żeby miłość, którą jest Jezus, urodziła się w naszych sercach. Żebyśmy się tą miłością mogli dzielić, żebyśmy, a dzieląc, mnożyli to wszystko. Czyli żeby ta miłość rozlewała się dookoła i wtedy my będziemy lepsi, świat będzie lepszy. Wszystkim naszym słuchaczom życzymy radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.